I co, Sebuś? W końcu dotarliśmy na Bali. Tak, w końcu chcieliśmy tutaj przylecieć chyba z rok, co? Już myśleliśmy o tym i w końcu się udało. Jesteśmy na Bali. Dzisiaj dolecieliśmy, kilka godzin temu zameldowaliśmy się w hotelu i zobaczcie w jakim. Zobaczcie jaki mamy widok. Prosto na pola ryżowe. Także coś pięknego. Tutaj mamy jacuzzi. Ja jestem zachwycony tym hotelem i stwierdziłem już tutaj przed chwilą, że nigdy w życiu nie byłem w takim miejscu. Byliśmy w wielu miejscach, ale nigdy w życiu nie byłem w takim pięknym miejscu i naprawdę bardzo mi się tu podoba. Może pokażę trochę jak wygląda hotel. Właściwie to nie jest hotel, tylko to jest, jak tutaj się nazywa, nazwa tego domku to Butterfly House. Jest to taki cały drewniany domek z dwiema sypialniami, z takim pokojem, właściwie takim poddaszem, gdzie można oglądać filmy. Oczywiście to jacuzzi, do którego zaraz będziemy wskakiwać. Zobacz. Pokażę moje buty, proszę. Ja już się kąpałem, a ty? Też się kąpałam. W ogóle tak ładnie słoneczko świeciło, że chwila, moment i włosy. Słuchaj. Tak, tak. Chodź do góry. Chodź do góry, bo u góry jest sztos. Za bardzo ciężko tu wejść. Jest to takie kino na poddaszu. Jest projektor, można sobie tutaj wieczorem, jak już jest ciemno, wyświetlić film. Zapalić naokoło fajnie lampki, także robi się romantyczny nastrój. No i położyć się właśnie tutaj. Ale fajnie widać, widoczek teraz. To jest coś pięknego, po prostu. A tutaj spodziewajcie się zdjęć. Ja już zaplanowałam, Kevin sam w domu będzie. Na święta zdjęcie. No ale... Ale szczerze powiedziawszy, załatwiając tutaj pobyt w tym hotelu, rezerwując go, nie przypuszczałem, że tak to wygląda, jak to wygląda właściwie, bo tak, że tak powiem, bo kurczę, na zdjęciach w ogóle tego nie oddaję. Co robisz, Antoninka? Właśnie przygotowałam nam miejsce do oglądania filmu. Obejrzymy film, porobimy zdjęcia. Tak, Antoninka sobie tak naprawdę udekorowała przestrzeń do zdjęć, a nie do oglądania filmu. Zaraz będziemy cykać fotki, obejrzymy film, no i co? I kończymy dzisiejszy dzień, jesteśmy mega zmęczeni, chcemy się wyspać, ponieważ jutro znowu wstajemy o 6 rano na wschód słońca. Także co? Dobranoc! Antoninka, chyba byłaś głodna, bo tak talerzyk wysprzątany jest, że... Zobacz na swój, na swoje dwa. Jeszcze sobie domówiłam pankejki bananowe. No wiem, słyszałem jak tam zadzwoniłaś i prosiłaś o pankejki. A to mi też zamówiłaś? Żebyśmy razem byli grubaskami. Ale ja jestem najedzony. A wiesz, że okay, ja powiedziałem, że ja już nie będę dojadał deserkami po... To nie są słodycze, zobacz, no to jest pancake bananowy, samo zdrowie. No ale wiesz, że ja jestem taki, że po prostu ja już nie jestem głodny, ale ja lubię takie rzeczy i tak to zjem. Także no, tak to jest. Człowiek chce trzymać w miarę tą dietę, a jest taka Antonina, która... tylko cały czas dokarmia, kupuje, idzie do sklepu sobie coś kupić, a mi jakieś słodycze przynosi, a ja niestety jak nie mam, to nie jem, ale jak już dbam o ciebie, jak już jest, jak już jest w domu albo ona mi kupi, no to już nie mogę się wtedy opanować. Dbam o ciebie. Jestem dobra, zabieramy się do jedzenia. Słyszałem, co się stało? Już myślałem, że zgubiliśmy portfel, dokumenty, wszystkie moje dokumenty. Po wymeldowaniu szukaliśmy razem z paniami, które sprzątają pokój razem. 20 minut szukaliśmy. 20 minut moich dokumentów. Lekko. Się okazało, że zawinęły się gdzieś w pościel. Chciałam zrobić nastrój wieczorem i wszystkie tak. Zasłony rozciągałam po pokoju. Thank you. Okay.
Tak, i ale panie nam znalazły na szczęście portfel i mam go. Tyle co nerwów? Możemy jechać dalej. Wymeldowujemy się spokojnie z hotelu i jedziemy dalej. Jedziemy właśnie do Ubud, gdzie spędzimy kolejne 3 noce i czeka nas, na nas tam sporo atrakcji, dlatego że mamy w planach pójście do placy, na plac, na tarasy ryżowe, pójście na huśtawkę, tą taką słynną huśtawkę z palmami w tle, park z mopami, czego, co ty chyba, na co chyba ty czekasz najbardziej, nie? Kurde, nie mogę go wyprzedzić. No także na pewno będzie interesująco. A hotel, do którego jedziemy, z tego co czytałem, widziałem, wcale nie jest gorszy od tego co byliśmy, także... Pokażemy wam. Oczywiście, jasne, że pokażemy. Idzie turysta. Patrz jak to fajnie. Yes. Nice, thank you. Dostaliśmy mapę naszego nowego hotelu. Przemiła pani, która nas ugościła. Nie wiem, czy pokazać. Pokaż, pani się nazywa, pani ma na imię Erna. Erna. Nice to meet you, yeah? Dojechaliśmy do nowego hotelu. Jesteśmy już w pokoju. Jak Antoninka się czuje? Mogę powiedzieć? Tak? Jak się czuję po tym, jak zepsułam nagranie? Mieliśmy super nagranie, jak pani nas oprowadzała. I tak fajnie tłumaczyła. Mówiła na przykład na wiatraki. Na telefon. Co ona mówiła? Drin drin. O, tak fajnie oprowadzała. Tłumaczyła, jak zadzwonić. Nagrałam to na vloga, po czym jak skończyłam już nagrywać, to się okazało, że nie włączyła mikrofonu. Tak, ale pokazaliśmy już to w przyspieszonym tempie. Ale tym drin drin to skradło moje serce. Tak, bardzo, bardzo słodka pani Erna. Także co chwila odpoczynku i pewnie ruszymy dzisiaj na wodospady albo na te tarasy ryżowe. Na wodospady, myślisz? No. Tak. Okej. Okay. No jesteśmy nad wodospadem. Dokładnie się nazywa Ibumana. Jest to około pół godziny drogi od naszego hotelu, od Ubud. No i co, zaraz skakujemy i pewnie porobimy jakieś foty, nie? Jak myślisz? Tak, jedyny minus to, że przyszliśmy tutaj o godzinie turystycznej, powiem tak, że po prostu jest dużo ludzi. Jest troszkę ludzi, ale przeczekamy, zaraz pewnie sobie pójdą i będziemy robić. Okej. Okay. Jest zimna? Zimna. A co tu chłodnicki robi? Słyszę stopy. Trzeba sobie radzić. Ale ci powiem, że ten kamień jest taki niestabilny, że mogę zaraz wywinąć. O! I dołka do tyłu. Wideo zrobione, foty zrobione. Zbieramy się. Czyste stopy. Tak, czyste stopy. Jedziemy gdzieś jeszcze? Czy... Jedziemy na jedzonko. Idziemy coś zjeść, nie? Ale teraz pojedziemy zjeść do lokalnych restauracji, do lokalców, nie? Chyba tak. Jak ci się podoba ten wodospad? Fajny, nie? Fajny. Dużo ludzi, ale daliśmy radę. Ale ja myślę, że to nie jest... Ale powinieneś sobie zrobić taką fotkę jak tu pan.
powiem ci, że... Ja myślę, że jeszcze pojedziemy na tym podokładu, nie? Obserwuj, no. Inspiruj się na przyszłość. Idziemy. Zaraz się wywinę z tego kamienia. Dobra.